Więc ja bym jednak wybrał nabycie jakiegoś prostego aparatu analogowego, który można nabyć niedrogo. I przejście przez taki aparat, przez używanie analogu, właśnie nauczyłoby tego pewnego skupienia i koncentracji. Że ma się film, założymy, że jest to aparat małoobrazkowy, ma się 36 klatek, jedzie się na wakacje i w ciągu wakacji są miejsca lub wydarzenia, gdzie te 36 klatek się zużywa. A może jeszcze ten drugi film wyjmuje się z tej tory. I teraz chcemy więcej fotografować, lepsze chcemy mieć te rezultaty, kupujemy sprzęt cyfrowy, ale już mamy doświadczenie tego analogu. Jest sposób, który polega na przykład na tym, że my sobie chodzimy z aparatem, w tym wypadku obojętnie, cyfrowym czy analogowym. Obserwujemy rzeczywistość wokół siebie, ale na co zwracamy uwagę? Szukamy w tej rzeczywistości geometrii. Szukamy miejsc. Najłatwiej jest to zrobić jednak w przestrzeni miejskiej, żebyśmy mieli ściany, mury, domy. Wysokie, niskie, znaki drogowe. I my szukamy, staramy się tą rzeczywistość zawrzeć w geometrycznych figurach. Czyli szukamy, jak tu na przykład fotografujemy kwadrat, okno, samo okno. Świadomie, że my fotografujemy kwadrat. Widzimy jakiś komin, który wystaje na tle jakiejś ściany. Widzimy tam sytuację geometryczną, że tam jest trójkąt. Fotografujemy to, co nam się wydaje trójkątem. W innym miejscu mamy rąb. Mamy pierwsze ćwiczenie zauważania rzeczywistości nie pod względem tego, że to jest okno, tylko że to jest kwadrat. A znak drogowy to nie jest zakaz wjazdu, tylko to jest trójkąt. I to jest jeden ze sposobów wejścia w świat fotografii. Mogę panią sfotografować z dziećmi? Z ludźmi należy przezwyciężyć lęk przed fotografowaniem ludzi. Czy to będzie ciocia na imieninach, czy to będzie scena uliczna. Musimy z tą ciocią mieć takie stosunki, żeby ona nie zasłoniła się ręką, nie powiedziała, nie fotografuj mnie, bo ja dzisiaj jestem źle umalowana. Tylko trzeba z ciocią wejść w taki kontakt, żeby ona powiedziała, dobrze, róbmy teraz zdjęcie. Jest dobry sposób na fotografowanie osób, które są tak zwane niefotogeniczne, aby je fotografować, kiedy one rozmawiają, kiedy nie znajdują się sam na sam my, fotograf i ta osoba, bo w ten czas jest ta sztuczność i to skrępowanie. Natomiast jak ten ktoś sobie o czymś bardzo dla niego ważnym rozmawia, a jeszcze jest to rozmowa konfliktowa, jest różnica zdań i on zapomina w pewnym momencie, że obok stoi fotograf. Hej! Dzień dobry. Nie chcielibyście sobie zrobić zdjęcia? Są sytuacje, kiedy się czeka, kiedy w fotografii ulicznej
jest sytuacja, którą można przewidzieć, co za chwilę nastąpi. Ktoś się do kogoś zbliża. I fotograf, który ma pewne doświadczenie, robi zdjęcie niepozowane. Nie, on nie interweniuje bezpośrednio. Nie mówi komuś, przejdź dwa kroki w lewo. Tylko on widzi pewną sytuację między ludźmi, ale ci ludzie się ruszają. I można przewidzieć, że ta osoba teraz pójdzie w prawo. A jak pójdzie w prawo, to znajdzie się koło tej osoby, która stoi i dłubie w nosie. A ja czekam na tą sytuację, bo ta osoba, co dłubie w nosie i ta osoba, która obok niej się zjawi, to będzie ciekawa fotografia. To jest też, mówię o fotografii ulicznej, to jest też ciekawy sposób, bo on daje, przede wszystkim on daje ogromne doświadczenie. Czy to czekanie nam się uda? Czy ten ktoś nie skręci w ostatniej chwili i nie ma zdjęcia? Można opuścić aparat.